Bielsku-Białej odbyła się sesja wyjazdowa Sejmiku Województwa Śląskiego. Radni województwa obradowali w sali sesyjnej Bielskiego Ratusza. W przerwie zorganizowano konferencję prasową z udziałem marszałka województwa śląskiego, przewodniczącego Sejmiku oraz gospodarza dzisiejszych obrad, prezydenta Jacka Krywulta. Przewodniczący Sejmiku Andrzej Gościniak wyjaśnił, dlaczego sesja odbywa się w Bielsku-Białej. Celem tych sesji wyjazdowych jest wyraźne podkreślenie roli subregionów województwa śląskiego. Mamy 4 subregiony. Subregion północny ze stolicą w Częstochowie, południowy ze stolicą, właśnie dzisiaj wizytujemy, w Bielsku-Białej, południowo-zachodni ze stolicą w Rybniku i centralny ze stolicą w Katowicach. Jacek Krywult podziękował za zorganizowanie sesji wyjazdowej w Bielsku-Białej, co jest znakomitą okazją, aby pokazać, jak miasto wykorzystuje środki unijne pozyskiwane przy wsparciu Sejmiku Województwa. Prezydium Sejmiku, pan przewodniczący umożliwili przedstawienie osiągnięć naszego miasta. W jednym z pierwszych punktów pokazaliśmy, oczywiście w wielkim skrócie, to, czegośmy w ostatnim okresie dokonali i również dzięki środkom unijnym, dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego, bo to przecież sami nie bylibyśmy w stanie tego zrealizować. Na początku sesji członkowie Stowarzyszenia Kolej na Śląsk postanowili przypomnieć marszałkowi o tym, jak ważna dla regionu jest linia kolejowa numer 190 łącząca Bielsko-Białą z Cieszynem. Przy okazji doszło do niemiłego incydentu. Próbowaliśmy panu marszałkowi Sekule przypomnieć o linii 190 i o terenie Podbeskidzia. No, zostaliśmy potraktowani przez Straż Miejską jako wywrotowcy. Zakazali nam wywieszania baneru. Straż Miejska motywowała to odgórnym przykazem od pana prezydenta Krywulta. Członków stowarzyszenia w ich działaniach na rzecz rewitalizacji linii numer 190 wspiera radny Janusz Buzek. Od dłuższego już czasu przy każdej okazji mówię o tym marszałkowi, także publicznie, żeby przypominać ten temat, aby właśnie ta linia, ten projekt znalazł się na liście projektów kluczowych w ramach nowej perspektywy unijnej, tak żeby można go sfinansować, modernizację pieniędzmi unijnymi. No i też tak zależało mi, żeby również strona społeczna mogła ten mój głos wesprzeć. I Stowarzyszenie Kolej na Śląsk dzisiaj było, miało transparent, wszystko miało odbyć się bardzo kulturalnie, taki mieliśmy plan, ale Straż Miejska stanęła z bloczkami mandatowymi nad kolegami ze stowarzyszenia i to się nie udało. Na pewno byłoby lepiej, gdyby jeszcze było widoczne. Bardziej by to zapadło w pamięć radnym i panu marszałkowi. A oto co na temat rewitalizacji linii kolejowej numer 190 powiedział podczas konferencji prasowej marszałek województwa śląskiego Mirosław Sekuła. Przewidujemy w naszych programach nawet wspomaganie finansowe, ale tym właścicielem i odpowiedzialnym za linie kolejowe jest PKP PLK. Cały czas prowadzimy rozmowy z nimi, mamy listę naszych priorytetów i ta linia też jest na naszej liście priorytetów, ale to trzeba ich zapytać, kiedy ten priorytet będzie zrealizowany. Jeden z punktów obrad sesji wyjazdowej Sejmiku poświęcony był 60-leciu oddziału Polskiej Akademii Nauk na Śląsku. Stąd w obradach i konferencji uczestniczyli profesor Jerzy Klamka z oddziału PAN w Katowicach oraz profesor Andrzej Dworak, dyrektor Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych w Zabrzu. Centrum jest największym instytutem Polskiej Akademii Nauk na Śląsku. Prowadzi interdyscyplinarne badania służące wytwarzaniu materiałów zaawansowanych, które znajdują zastosowanie w medycynie, ochronie środowiska i technice.